Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Diablo 4 i jesteśmy w jednym z ostatnich aktów, akcie piątym, ale póki co zwiedzamy trochę ten teren, mamy trzy zadania dodatkowe, no i na nich się dzisiaj skupimy. Ja jestem Spooky i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dobra, pierwsze zadanie, jakie zrobimy, to Terezja. W ruinach zastałem ogień i krwawą łaźnię, tak jak opisał to mężczyzna. Z demonami sobie poradziłem, ale z ukrycia wyszła przerażona dziewczyna. Lepiej upewnię się, że nic jej nie jest. Swoją drogą, wcale nie widziałem tej dziewczyny. Przechodziłem przez te ruiny. Ale nikogo tam nie zobaczyłem. Słyszałem krzyk. Nie, gdy jestem w mieście. Aha, czyli jeszcze nie mogę pędzić. A, bo to nie było pędzenie. To spaliłem. To miał być ten przycisk. To ta dziewczyna? Nie, ja ci krzywdy nie zrobię. Aneta. Nie zrobię ci krzywdy. Jesteś jednym z tych stworów. Och, bogom dzięki. Nazywam się Aneta. Szukałam kwiatu dla mojej matki. Świetne miejsce. Pojawił się ogień, płomienie wszędzie i te straszne stwory. Musimy cię stąd zabrać. Moja matka jest chora. Nie mogę wrócić do domu z pustymi rękoma. No kwiatki na pewno jej pomogą, jak umrzesz. Na wypadek, gdyby te stwory wróciły. Co mam zrobić? Zebrać kwiatki musimy. Oczywiście gdzieś tutaj, tak? Bo jakby inaczej. A swoją drogą... Moment. Przecież musimy użyć jakiegoś eliksiru. A, niech będzie ten. Kwiatki, cip, cip, cip. Jesteście. O. Tam jest jeden. O kurde. Świetnie. Naprawdę wspaniała okolica do zbierania kwiatków. Czy ja coś przyzwałem tu? Jak mnie obuczyło. Już po kaplicę. Kurde, jeszcze dwa kwiatki. Szukaj tych kwiatków szybciej. Dobra, dodajmy sobie ten punkt mistrzostwa. Siła. Odporność na żywioły. Zręczność, siła, siła woli, no to już lepiej siłę woli. A, tam! No to jeszcze różne będą. Nadpalona stokrotka. Kurde, oni z podziemi wychodzą.
Bo niczego nie chcę dołączać. Ja tu już kwiatki szukam. Szlak by to. O! Co to jest? Kolejne zadanie. Dlatego warto być wszędobylskim. O, czy jest zwłoki? Ktoś po kwiatki, ktoś poszedł? Tam już byłem, tam byłem. Wszystko tak jak dla czarownicy. Wracajmy do mojej matki, zanim się ściemni. No to go. Podróż. Przejdziesz przez portal ze mną? Idzie ze mną. Gitara. Idzie szybciej. Taiso, to prawda, że byłaś uczennicą Eliasza? Polowałam na Eliasza. Udawanie, że się z nim uczę. Myślałam, że z głową idzie. W ręku. Matko, już jestem! Nie zapomnij kwiatów. O, prawda. Mamo, przepraszam, że wyszłam, ale chciałam przynieść ci te kwiaty, żebyś poczuła się lepiej. Kwiaty? Ty... Zostawiłaś mnie samą, żeby zbierać kwiaty? Ty głupia dziewucho! Przeklęta gówniaru! Znalazłeś ją! Popioły, ciała, wszystko wskazuje na nią! Heretyczka! Co? Nie! Proszę! Nic nie zrobiłam! Zostaw mnie w spokoju! Co jest? Zapłacisz nam za to! Tyle zamieszania z jej powodu. Dobra. O, musimy ją odnaleźć. Lecimy. No ale fakt, że te kwiatki to takie podejrzane były trochę. Podpalone, spalone, coś tam zwiędnięte. Nic normalnego w każdym bądź razie. To gdzie jesteś? Nie uciekniesz! Diabelskie nasienie! Heretyczka! Jeszcze się, kurczę, ukryła w jaskini. To na pewno pomoże, żeby zmienili zdanie. Istoto! Heretyczko! Zapłacisz za wszystko! Przestańcie! Proszę! O! Przeklęta! To ona ich podpala! Ale chyba niespecjalnie. Tyk, tyk, tyk. I nie ma śladu. Słuchaj, wyluzuj. Wszystko w porządku? O bogowie, to się znowu stało, prawda?
Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Proszę, trzymaj się ode mnie z daleka. Nie chcę cię skrzywdzić. A mamy jeszcze ten kielich do egzorcyzmów? Powiedz mojej matce, że przepraszam. Tak mi przykro. Proszę! Nie zbliżaj się! Uciekła. Dobra, wróćmy do matki. Jeśli ją ukrywasz, źle się to dla ciebie skończy. Kazałam ci wyjść. Nie wiem, gdzie jest ta głupia dziewucha. Mam na ciebie oko. Ta siostra, której pomagaliśmy egzorcyzmy robić, by się tu przydała. Ale ta uciekła. Dokąd mogła się udać? Znowu? Mam nadzieję, że tym razem na dobre. Lepiej mi będzie bez niej. No nie, bądź taka. Tyle. Jeśli chodzi o jej pomysły na to, żeby mnie wyleczyć. Psst! Ty tam! Tutaj! Na zewnątrz! Coś z nią jest nie tak. Przecież wiem. Próbowałam cię ostrzec. Trzeba było mnie posłuchać. Cokolwiek teraz zrobi, to twoja odpowiedzialność. Próbowała cię uleczyć? Dziewucha karmiła mnie jakąś okropną mazią zrobioną z nie wiadomo czego. Chciała mnie nawet zaciągnąć do Vegenhanu. Tam są zdrowiciele, mogą pomóc. Ha, jakby te mieszkające w chatach z gówna dzikusy wiedziały lepiej. Okropna ona jest. Dobra. No tutaj. Tu. Chodź za mną. Dobra. Idę. Suzana, dlaczego do mnie szepczesz? Wiem, że próbujesz pomóc Anecie. To taka miła dziewczyna. Nie zasłużyła na to wszystko. Chce wyleczyć się ze swojej klątwy. Istnieje stara księga, która wspomina o skażonej krwi. Jeśli znajdziesz ten tom, może uda ci się ustalić, dokąd poszła. I proszę, pośpiesz się. Jesteś chyba jedyną osobą w całym Havezarze, którą obchodzi, co się stanie z tą dziewczyną. A ciebie nie obchodzi. Dlatego mi podpowiadasz. Dobra, szukamy w domach. W domach. Musimy pochodzić i poszperać. Wszystkie puste. Gdy wiara nie niesie już ukojenia, trzeba się zwrócić ku mocniejszym używkom. Tam coś leży. Zbiór opowieści o duchach i baśni dla dzieci. Jedna z nich, szczególnie makabryczna, opisuje karę, jaka spotyka dziecko za nieposłuszeństwo rodzicom. Przychodzi po nie człowiek pozbawiony skóry i upycha je do zakrwawionego worka, po czym znika bez śladu. To nieźle. Domy przeszukaj. Może się zejść. A może u matki w domu będzie? Księga opisująca szereg zaraźliwych chorób, które występują na bagnach. Kilka stron poświęcono szczególnie strasznej przypadłości, nieuleczalnej i śmiertelnej, która sprawia, że z wnętrza dotkniętego nią człowieka wyrastają rośliny. Ale jednak nie tu. Gdzie jeszcze jakiś domek znajdziemy? Tu jest jakiś domek.
Radarna księga, która instruuje, jak używać fauny i flory Havezaru w celach leczniczych. Jeden z rozdziałów opisuje lekarstwo na skażoną krew, do którego przygotowania potrzeba jadu pająka występującego wyłącznie w ślepych kopcach. Mam to. Daleko? I daleko. Cyk. Na kuń będzie dobrze. To już blisko jesteśmy. Cicho! O jest! Wynoś się z mojej głowy! Zostaw mnie! Proszę! Chodź, spróbuję ci pomóc. Aneto, nic ci nie jest? Źle się czuję. Głosy są coraz głośniejsze. Krzyczą na mnie. Potrzebny mi jad pająka z wnętrza tej jaskini. Muszę wracać do domu, do matki. Proszę. Dobra, idę. Jad pająka. Jakie macki wszędzie. I mieszkańców mam, muszę pozabijać. Zabrali nas. Uciekłam z pajęczyn i pobiegłam. Nie widać za ciemno. Juliusz bez głowy. Ale wciąż. Słyszę, jak się zbliżają. Kto się zbliża? Zobaczmy tutaj. No tam co prawda jakaś kropka była. Pierwszy jad pająka. Drugi. Trzeci. No, jadę to pójdą dość blisko. To szybko w sensie. A, i to był pierwszy zarażony mieszkaniec. Ciemno.
Proszę, odbierz mnie. A podobny mini-event już widzieliśmy. Gdzie indziej. Gonię trochę tych trupów. Potrzebuję czasu, żeby to przebiegać. Trochę się zagapiłem. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba nie. Potrzebuję więcej czasu. O, ta potęga! O-o! Pełm, jak się świeci. Jakiś taki lepsiejszy. Koronetka spadających gwiazd. Redukcja czasu na plus 1 do meteoryt. Meteoryt ma teraz dodatkowo jeden ładunek o czasie odnowienia 6,5 sekundy zamiast kosztów w manie. Dodatkowo 3 meteoryty spadają wokół celu. Efekt zaklinania meteorytu oraz wzmocniony meteoryt sprawiają, że spada jeden dodatkowy meteoryt. Kurczę. Ale zamiast czego bym miał to wsadzić? Jakbyśmy tak zrobili, to by trzeba było pozbyć się tego. Zróbmy tak. I tego się pozbądźmy. Idźmy w ten meteoryt na maksa. Jeśli jednym użyciem meteorytu trafi co najmniej trzech wrogów, istnieje 30% szans na uderzenie drugiego. Spoko. O 30% szybciej. Unieruchomienie chcemy. I został nam jeden punkt. Tylko teraz to nam niepotrzebne. To sobie zrefundujemy. Okej, okay, zadajesz obrażenia trafień krytycznych. To idziemy w pultu. Taka mała przebudowa. I teraz tak, mamy tam meteoryt? Mamy. To możemy iść dalej. I idziemy tu w dół. O. Aha. To jeszcze się pali przez jakiś czas. Okej, chyba jest fajnie. Jeszcze dwóch tych mieszkańców muszę znaleźć. O, jest.
Jeszcze jeden. Kurczę, biją te meteoryty. Teraz to się można bawić. Jakaś ochrony, to nie jest śmieszne. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze na ostatni minut. Jestem jeszcze gotowy. Jezu, ile ich tu jeszcze przyjdzie? Ten ostatni to chyba będzie w tą stronę. O tak. Udaj się do północna przystań. Ale ja rozumiem, że to ta przystań jest tutaj w środku. Teraz? Daj Boże, nie. Północna przystań, to może tu będzie. Albo któraś z tych jaskiń tam. Zakładałem, że północ to u góry. To by było tu gdzieś.
tylko to. A, nic takiego. Idźmy dalej na północ. O, jest. Strażnik lęgu. Jaki to pierścionek wypadł? Umiejętności zadają wrażenia zwiększone maksymalnie o 7% w zależności od dostępnej wartości podstawowego zasobu podczas jego użyciu. Pełna wartość podstawowego zasobu przekłada się na maksymalną premię. 7%. Mało, 7%. Całem na drugim miejscu. Nie. Nie ma sensu. Ale możemy wyjść. O, możemy odebrać w sumie to. I możemy wyjść z kopców. Ona wróciła. Wróć do Anety. A nie, może być tu zaraz przy wejściu. O, punkt umiejętności mamy. Dawaj, punkt umiejętności. Ja chcę to. Bulgącący kocioł. Na pewno chcesz to zrobić? Nie, ale tylko w ten sposób mogę wrócić do domu. O, bogowie! To boli! Dawaj, wybluj tego demona. No właśnie. O Jezu, kto to idzie? Oczywiście, że boli. Wypiłeś zagotowaną truciznę. Kim jesteś? Zostaw mnie w spokoju! We krwi masz stan zapalny. Zamknij oczy i oddychaj powoli. Jak? Pytania później. Najpierw wypij to, zanim padniesz trupem od tego twojego naparu. Znikła. O, jest. Dobra. Julia. Kim jesteś? Nazywam się Julia. To dziecko nie jest przeklęte. Ma w sobie wielką moc. Została wybrana przez bagno. Tak jak ja przed laty. Co? Ja? Czyli jest wiedźmą. Tak, Aneto. Twoim przeznaczeniem jest zostać wiedźmą z Havezaru. Ale ja nie mogę. Nie mogę zostawić matki. Ona jest chora. Potrzebuje... W obecnym stanie w niczym jej nie pomożesz. Ale obiecuję, że nauczę cię tego, co potrzebne do opieki nad nią i kontrolowania twojej mocy. Ale ja... No dawaj, wiedźmą jesteś. Aneto, nie uciekniesz przed swoim przeznaczeniem. To, co przyjdzie później, będzie bardzo trudne. O wiele trudniejsze niż podróż na wschodnie wybrzeże. I co, tyle? O, idziemy do miasta. Z Werą musimy zagadać. A nie, ona przyszła tu. Vero, co ty tu robisz? Ty... jej pomagasz! Widziała! Gdzie one są? Powiedz mi! Nie. Kogo ty się uważasz? To moja córka! Moja! Wszystkim o tym powiem! Pożałujesz! Tam. O, pamiątka. Cyk. Lepiej to zwrócę. Znajdź Anetę. O, panie. Kawał drogi, to Anety to będziemy szukać w kolejnych już odcinkach.
Póki co myślę, że czas zakończyć, dlatego zachęcam was do oceny tego odcinka, jak również do jakiegoś konstruktywnego komentarza oraz oczywiście do subskrypcji mojego kanału. A tymczasem żegnam się, o już mi się głos łamie, żegnam się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!